Uwaga! Czy wszyscy gotowi? Panie kapitanie, koniecznie muszę pójść do toalety! Ja! Dlaczego ich jeszcze nie ma? Halo? Dziadek pies? Czy pokażecie się tutaj nareszcie? Tak, tak! Zaraz będziemy! Jak tylko zdołam zebrać całą załogę! Kotwica w górę! Płyniemy! Tak jest, kapitanie! Pirat, wielki plan, przemierza morski szlak, by zdobyć skarby złote i wolnym zawsze być. Widzę ląd! Dzielna drużyna dotarła do sadu dziadka świnki. Pamiętajcie, musicie zdobyć skarby i nie dać się złapać. Brawo, dzielni piraci! Proszę o ciszę. Tak, jestem pewien. W okolicy nie ma piratów. Nikt nie ukradnie mojego wspaniałego skarbu. Dzieci zdobyły złoto piratów. To monety czekoladowe. Wszyscy uwielbiają czekoladowe monety. A, mam cię! Dziadek pies dał się złapać. Chcesz ukraść mój skarb, piracie? Jest mój! Zdobyłem go uczciwie! O, nigdy nie był twój! O, właśnie, że był! Dziękujemy, dziadku świnko i dziadku psie. To była piękna gra piracka. O, bardzo proszę! O tak, to była wspaniała zabawa. Wszystkiego najlepszego, Danny! To było najlepsze pirackie przyjęcie! Hurra! Hurra! Suzy! Pepo! Cisza! Mama zebra obudziła się. Wiecie, to będzie najwspanialszy piknik o północy. Co tu się dzieje? Obudzicie tatę zebrę. Kto z was zna jakąś miłą bajeczkę na dobranoc? Ja zacznę. Pewnego razu była sobie mała wróżka. Twoja kolej, Pepo. I mieszkała w lesie. I była bardzo ładna. I miała magiczną różdżkę. Ślicznie. Twoja kolej, Emily. Powiedz nam, co zdarzyło się potem. Och, nie jestem całkiem pewna. Powiedz cokolwiek, Emily. Tylko żeby nie było nudne. No dobrze. Ta mała wróżka spotkała wielkiego potwora, który zrobił... Straszne! Co to za hałasy? Ojej, hałas zbudził pana zebrę. Przepraszam, tatusiu. Opowiadałyśmy sobie bajkę. Przyszedł straszny potwór. I chciałyśmy się dowiedzieć, co było później. No dobrze. Potwór podniósł do góry swoje wielkie, grube, owłosione łapska i szedł na swoich wielkich, tłustych, owłosionych nogach. Wszyscy! Gwiazdka, gwiazdka, jasno lśni, dzieci mają piękne sny. Piosenka pana zebry uśpiła wszystkich. Jak mój bębenek. Dobrze, George. George chyba jest za mały, żeby grać na akordeonie. Tato, czy w pudle są jeszcze jakieś instrumenty? Tylko róg. Zagram! Musisz bardzo mocno dmuchać. To nie tak powinno brzmieć. To niemożliwe! Może mnie uda się coś zagrać? To też nie brzmiało za dobrze. Myślę, że musi to zrobić ktoś tak silny jak ja.
To też nie był dobry dźwięk. Pepa ma rację. Na tym nie można zagrać. Nieważne, tato Świnko. Zostań przy akordeonie. Grasz na nim pięknie. Och, nie chwaląc się, gram całkiem nieźle. Zawsze lubiłaś słuchać. A ja zagram na skrzypcach. A ja na bębenku. Mama Świnka gra na skrzypcach. Tata Świnka gra na akordeonie. Pepa gra na bębenku. A na jakim instrumencie zagra George? George dymie wróg. Mamusia gra na skrzypcach, tatoś gra na akordeonie, a ja gram na bębenku. George też gra. Popatrzcie, to idealne miejsce na piknik. Jej, czuję się cudownie. Czy nie powinniśmy poćwiczyć? Najpierw coś zjem, a potem się zdrzemnę. Nie mam ochoty na gimnastykę. Myślę, że tata powinien poćwiczyć. Ma za duży brzuszek. Nie, masz racji, Peppo. Ale pogimnastykuję się chętnie, bo bardzo to lubię. Zjemy coś. Dobry pomysł, mamo Świnko. Jestem głodny. Przepyszne. Ach, jestem zmęczony. Przecież chciałeś pobiegać, tato Świnko. Później. O, tu jest staw i kaczki. Mamo, możemy je nakarmić? Tak, proszę, to reszta chleba. Pepa i George lubią karmić kaczki. Mamo, one wciąż są głodne. Nie mamy więcej chleba. To był ostatni kawałek. Wybacz, pani kaczko, nie mamy więcej chleba. Kaczki chciałyby jeszcze. Tak wygląda gimnastyka taty. Co? Powtarzam wam, nie mamy chleba. Zjadłyście wszystko. Ostrożnie, wpadniecie w błoto. Pepa i George nie boją się błota. Możemy wskoczyć w kałużę? Proszę? Nie, nie chcę, żebyście się pobrudzili. O. Uwaga, dzieci. Ostrożnie, tato Świnko. Och, spokojnie, wiem, co robię. Bądź ostrożny. Jeszcze kawałek, tato. Tato Świnko, ta gałąź nie wytrzyma twojego ciężaru. Ach, nonsens. Nie jestem taki ciężki. Oj, a. Hurra! Tata Świnka uratował latawiec. Oj! No, no. Wszystkich zachlapał błotem. To tylko błoto. Na szczęście tata Świnka nic sobie nie zrobił i zdjął latawiec z drzewa. Mamo, jesteśmy brudni. Możemy się pochlapać? Oczywiście. Już bardziej się nie ubrudzicie. Wasz tata musi się porządnie umyć. No, tak. Pepa i George uwielbiają skakać po kałużach z błotem. Mama i tata też bardzo lubią skakać po błotku. Wszyscy to uwielbiają. Skakanie po kałużach z błotem jest tak samo fajne jak puszczanie latawców. George,
George nie umie zgadnąć, co jest w pudełku. Tata Świnka czyści obrazek. Tato, to moje sekretne pudełko. Mamusia je dla mnie zrobiła. To bardzo ładnie, Peppo. Co tam masz? To tajemnica. George próbował zgadnąć, ale mu się nie udało. Mogę spróbować? Tak. Włożyłaś do środka moje okulary? Nie. Swoje okulary masz na głowie. Więc tu są. Gapa, tatuś. Nie zgadłeś, co tam mam. No cóż, włożyłaś tam buty mamy? Nie, znowu nie zgadłeś. To nie to. Peppa lubi sekrety. Mamo, nikt nie wie, co jest w moim pudełku. O, co masz, George? Zrobiłam też pudełko dla George'a. Trzyma tam sekretne rzeczy. Tylko George wie, co jest w środku. O! Peppa bardzo by chciała wiedzieć, co jest w pudełku George'a. Czy to twoja ulubiona zabawka dinozaur? Nie. Zabawka George'a, jego dinozaur, wcale nie jest schowana w pudełku. To jest za trudne. Nigdy nie zgadnę. Peppa przestała lubić sekrety. Może, jak pokażesz George'owi, co masz w pudełku, to on pokaże ci, co ma w swoim. Dobrze, ale zrobimy to jednocześnie. To wspaniały pomysł. Liczę do trzech, a wy pokazujecie, co macie w pudełkach. Gotowi? Tak. Raz, dwa, trzy. George ma bębenek, a Peppa trąbkę. Ach, jak ślicznie. Tak, to bardzo ładnie brzmi. Dobrze. Gotowa? Do biegu? Start! Nie puszczaj mnie, tato! Spokojnie, trzymam cię. Doskonale sobie radzisz, Peppo. Trzymaj, tato! Pedałuj dalej! Peppa jedzie bez dodatkowych kółek. Już sama sobie doskonale radzisz. Serio? Bardzo dobrze ci idzie. Umiem? Umiem jeździć. Widzicie? Widzicie? Sama umiem jeździć na rowerze. Dany, Suzy, Rebeko. O, nie potrzebuję już dodatkowych kółek. Widzicie? Hurra! Ścigajmy się do dyni! Peppo, uważaj, moja dynia! Ach, jestem pierwsza! Peppa nie patrzy, gdzie jedzie. Wow! Wielkie nieba! Peppa zmiażdżyła dynię taty Świnki. Przepraszam, tatusiu, rozbiłam dynię. Nieważna dynia. Dobrze, że nic ci się nie stało. Na przyszłość uważaj, gdzie jedziesz. Obiecuję, że będę uważała. Dobrze. No cóż, skoro dynia jest rozbita, to można zrobić z niej ciasto dyniowe. Uwielbiam ciasto dyniowe. Wiecie, dynia taty jest taka duża, że ciasta wystarczy dla nas i naszych przyjaciół. Hurra! To, co powiem. Pokłasz swój czubek głowy i brzuszek. Dobrze, już nie masz czkawki. Sposób Peppy na pozbycie się czkawki okazał się nieskuteczny. George, wszystko zrobiłeś źle. Znam lepszy sposób, żeby wyleczyć czkawkę. Najpierw podskocz trzy razy na jednej nodze. Teraz machaj rękami w górę i w dół i wystaw język. A teraz zamknij oczy i obróć się w koło trzy razy. Nowa kuracja Peppy nie przyniosła efektów.
George nadal czka. Już wiem. Żeby wyleczyć świnkę z czkawki, trzeba ją przestraszyć. George, teraz cię przestraszę, ale pamiętaj, że to tylko zabawa, która ma cię wyleczyć z czkawki. Pamiętaj, ja tylko udaję straszną. Peto, nie wolno ci straszyć George'a. On jest za mały. Przepraszam. Próbowałam wyleczyć George'a z czkawki. Czkawka George'a zniknęła. Chciałabym mieć takiego braciszka jak George. Naprawdę? Cześć, jestem pies Dany. To jest dinozaur? To jest zabawka dinozaur. Dinosal. Cudownie. Dinosal. Dinosal. Naprawdę przerażający. Cudownie. George to mój młodszy braciszek. Jest cudowny. Peppa jest dumna ze swojego młodszego braciszka George'a. Pokażemy George'owi, jak się maluje obrazki. George nie najlepiej maluje. Może w takim razie pomożesz mu? Tak, oczywiście. Mogę go nauczyć, jak rysować kwiatek. George, teraz cię nauczę, jak rysować kwiatek. Najpierw malujesz duże kółko. Nie, George, to nie ten kolor. Teraz możesz narysować płatki. George, nie taki kształt. Teraz malujesz łodygę i listki. Świetnie. George, wszystko zrobiłeś źle. A co my tu mamy? Namalowałam kwiatek. Bardzo ładnie, Peppo. A George namalował pięknego dinozaura. Dinosaur. George! Peppa i Suzy lubią zabawę w pielęgniarkę i lekarza. George także. Peppa rozpoczęła badanie. No, George, weź głęboki wdech i kaszlnij. Twoje serce jest trochę zepsute. Nakleję plaster. Szeroko otwieramy. Suzy mierzy George'owi temperaturę. Ojej! Masz temperaturę. Musisz leżeć w łóżku przez 3 lata. Tata świnka przyszedł po George'a. Ojej, co się stało George'owi? Nie martw się, tato, my się tylko bawimy. George jest naszym pacjentem. Och, rozumiem. Czy pacjent może mieć gościa? Ale tylko na chwilę. Nie można go męczyć. Ciasteczka! Tak, są dla George'a. Dzięki nim poczuje się lepiej. Przepraszam, doktorze. Możesz mi pomóc? Boli mnie brzuch. Łaskocze. Słyszę bardzo głośne burczenie. Chyba jesteś głodny, tato. Oto muszę zjeść dużo ciasteczek, żeby się lepiej poczuć. I ja. I ja. I ja.
Dobry pomysł. Zobaczmy, kto posprząta pierwszy. Do boju, gotowi, start! Wygrywamy! Wcale nie! Tak. O! A to co? Misiu, nie mogłam cię znaleźć. Już, Pepo, włóż misia do pudełka z zabawkami. Już. Teraz książki. Ślicznie. A, co my tu mamy? Dinosaur. No właśnie, książka o dinozaurach. To książka George'a o dinozaurach. To jest Tyrannosaurus Rex. Tyrannosaurus Rex. Tak jest. O, to jest Brontosaurus. Brontosaurus. Tak. A to jest Triceratops. Triceratops. Dobrze, George. George kocha dinozaury. Tato, George, przestaliście sprzątać. Przegracie z nami. O, tak, wyścig, szybko, George. Odstaw to na półkę. Tato, bardzo wolno wam idzie sprzątanie. Mama i ja wygramy. Nie, my wygramy. Wygramy. Nie, my. Wszyscy wygraliśmy. Zobaczcie, jaki czysty pokój. Hurra! Jaki porządny pokoik. Dobra robota. Ojej, ta gra robi się nieprzyjemna. Wybacz, George. George, zbudujmy bałwana. Peppa i George lepią bałwana. Najpierw tułów. George, to brzuszek naszego bałwana. Teraz robią głowę bałwana. Zrobimy ręce i oczy i usta. George znalazł patyki na ręce dla bałwana. Peppa znalazła kamyki na oczy i usta bałwana. To jego twarz. Nasz bałwanek musi mieć nos. Peppa przyniosła marchewkę. Na nos dla bałwana. Bałwan wygląda na szczęśliwego, ale chyba mu zimno. Bałwan potrzebuje ubrań. Chyba mu zimno. George znalazł ubranie, żeby bałwanowi było ciepło. Bałwan jest ubrany w czapkę, szalik i rękawiczki. Mamo, tato, zobaczcie! Mama ma na sobie czapkę, szalik i rękawiczki. Wiecie, to najpiękniejszy bałwan, jakiego w życiu widziałam. Tacie śwince jest zimno. Nie ma czapki, szalika ani rękawiczek. Peppo, dokuczasz George'owi? Ach, nie, mamusiu. Uczę go, jak łapać piłkę. Serio? Wiem, jaka gra go nauczy łapać piłkę. Nazywa się Świnka w środku. Peppo, weź piłkę i ustaw się tam, a ty, George, stań tutaj. Dobrze. Musicie rzucać piłkę do siebie i starać się mocno ją złapać. Ja będę świnką w środku. Mamusia jest świnką w środku. Łap, George. O, pudło. George złapał piłkę. Brawo, George. Teraz rzuć piłkę do Peppy. Już, rzucaj. O, próbuj. George nie może przerzucić piłki nad mamą świnką. Rzucaj, George. Podaj do mnie.
Peppa chciała zrobić to, co George, ale okazała się na to za dużo. Złapałam piłkę, Peppo. Teraz twoja kolej być świnką. George, łap. Mam ją. George, ty jesteś świnką. George, łap. Łap piłkę, George. Łap, George. George, łap. Jestem sprytną papugą. Mamusiu, czemu Poli powtarza wszystko, co powie babcia? Papugi to lubią. Pokażę ci. Witaj, Poli. Witaj, Poli. Słodka mała papuga. Słodka mała papuga. Chodźcie wszyscy. Herbata. Peppo, George, chodźcie. Upiekłam tort. Idziemy, babciu. Peppa i George uwielbiają ciasto czekoladowe, ale dzisiaj bardzo im się śpieszy do zabawy z papugą. Skończyłam. Ale jesteś hałaśliwa. Babciu, możemy odejść od stołu? Pójdziemy do papugi Poli. Na pewno nie chcecie jeszcze tortu? Biegnijcie. Hurra! George, powiedz coś do Poli. George jest troszkę onieśmielony. Witaj. Witaj. Peppa i George doskonale się bawią z papugą Poli. Ja jestem Peppa. Ja jestem Peppa. George, powiedz coś. Peppa i George udają dwie papugi. Pograć w grę komputerową Wesoły Pan Kurczak? Będziecie mogli pograć trochę później. Teraz pracuję. Mamo, możemy ci pomóc w pracy? Nie, Peppo. Nie możesz dotykać komputera. George, tobie też nie pozwalam bawić się komputerem. Tak, George. Tobie też nie wolno. Peppo, dość! Przepraszam. Pokazywałam tylko George'owi, czego mu nie wolno. Ojej, nie można tak postępować z komputerem. Tato Świnko! Tato Świnko! Co się dzieje, mamo Świnko? Tato Świnko, czy naprawisz komputer? Dokończę gotowanie, a ty zajmij się komputerem. Dobrze, mamo Świnko, ale wiedz, że ja to nie za bardzo potrafię. Dziękuję, tato Świnko. Tata Świnka zajmie się naprawą komputera. A może by tak go wyłączyć, a potem znowu włączyć? Tata Świnka naprawił komputer. Hurra, tato! Tak, jestem ekspertem w sprawach technicznych. Tato, czy możemy zagrać w Szczęśliwego Pana Kurczaka? Lepiej zapytajcie mamę Świnkę. Mama powiedziała, że później będziemy mogli. No to grajcie. Tylko nie wiem, gdzie jest ta płyta.